Witam gorąco Państwa i zapraszam do lektury najnowszego numeru Niedzieli. W przestrzeni publicznej naszych miast pojawiły się billboardy szydzące z podstawowych wartości chrześcijańskich, które zawiera dekalog. Nie możemy pozwolić na takie naruszanie wielkiego skarbu każdego wierzącego Polaka, podkreśla redaktor naczelny Niedzieli ksiądz Ireneusz Skubiś w swym felietonie otwierającym najnowszy numer Niedzieli. Do tego tematu na łamach tygodnika odnosi się również Katarzyna Wojnarowska. Odpowiedzią na antyreligijne billboardy rozwieszane w polskich miastach może być na przykład baner z napisem „Wiara jest pierwsza, stop laicyzacji”. Więcej o tym, jak powinniśmy jako katolicy reagować na takie billboardy ateistów, przeczytają Państwo na łamach 47 numeru Niedzieli. Nie ma tygodnia, żeby nie pojawiły się nowe informacje związane z katastrofą smoleńską. Czy te informacje zbliżają nas do prawdy o katastrofie? Więcej pytań i odpowiedzi znajdziemy w artykule Witolda Dudzińskiego. Profesor Kazimierz Nowaczyk z Uniwersytetu w Baltimore, ekspert sejmowego zespołu do spraw zbadania przyczyn katastrofy smoleńskiej, mówi na łamach naszego tygodnika o niezwykłej liczbie błędów popełnionych podczas badania jej przyczyn. Zachęcam Państwa do zapoznania się z wywiadem „Niepospolite ruszenie”. W marcu reżyser Antoni Krause rozpoczyna zdjęcia do filmu o katastrofie Tupolewa z 10 kwietnia 2010 roku. To będzie filmowe śledztwo o smoleńskiej tragedii i osobie prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Twórcy wiedzą, że nie mogą liczyć na finansowe wsparcie instytucji wspierających sztukę. Stąd każdy z nas może pomóc w realizacji tego filmu. A w jaki sposób? O tym pisze na łamach Niedzieli Alicja Dołowska. Rodzina Radia Maryja w liczbie około 10 tysięcy osób odbyła pielgrzymkę do Benedykta XVI. Jak przebiegał ten pobyt w sercu kościoła? O tym pisze na łamach Niedzieli redaktor Lidia Dudkiewicz. W najnowszym numerze Niedzieli znajdą Państwo również dodatek nie tylko dla seniora, a w nim o coraz popularniejszych klubach seniora. Przeczytamy o tym, jak szukać ułatwień życia codziennego dla seniorów. Dowiemy się też, co Biblia mówi o starości i jaka dieta jest najlepsza dla naszego zdrowia. To tylko niektóre artykuły zaprezentowane z 47 numeru Niedzieli. Dziękuję serdecznie za uwagę i życzę miłej lektury. Thank you.